Są święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe, bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmniejszych. Ich dziwny czar ten nastrój stwarza dla życia najważniejszy. Rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, duże, radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń. Te wzruszające słowa wprowadzą nas w inny, niecodzienny nastrój. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Oderwijmy się na chwilę od kłopotów dnia codziennego i posłuchajmy jasełek przygotowanych uczniów naszej szkoły. Niedaleko każdego z nas dzień mieli w jednym ze śląskich. Ale ta miłość wiele łez mnie kosztuje.
Niech Anioł nie lamentuje. Nic nam nie wszędzie i cukier kosztuje. Jak tu łakomcie przyjmować, skoro ludzi trzeba od chudy ratować? Znowu dzieci płaczą. Dzieci płaczą? Koty popiskują. Koty popiskują? A wszystko dlatego, że się ludzie nie miłują. Nie miłują? Grzeszą. Grzeszą? Życie marnują. Życie marnują? Boga Ojca wcale nie szanują. Nie szanują? Buzie uśmiechu zapomniały. Złość się poubierały. Życzliwie nie rozmawiają. Coraz to nowsze kierunki uprawiają. O, podlizywali. Podlizywali. Obgadywali. Obgadywali. Papugizm. Papugizm. Nabieryzmy. Nabieryzmy. Krętacyzmy. Krętacyzmy. Nadutka wystrychnizmy. Nadutka wystrychizmy. Nieszczery. Nieszczery. Ślina do gęby przyniesie. Szkoda mówić, co jeszcze uprawiają. Ogól głowy, Boga Ojca i całe niebo przyprawiają. A może chłopakami im damy, albo złapiemy na lasso. Do nieba to przyciągamy. Pana Boga to uraduje, że ludzi, których kocha, w niebie ulokuje. Na nic to, wiem coś o tym. Nitki złą to zrywają. Nie rozumieją, że nie dostają. To co robić? Co robić, by Zbawiciela kochali, by go kochali? Co robić, by nie grzeszyli, by mili byli, brzydkich słów nie mówili? Serce mnie boli jak Pana, gdy widzę ich poczynania, ale dyrektywa wyraźna od Pana na przyjście Bożego Syna, niech miłość przyozdobi się ludzka rodzina. Miłość? Czy to nie zawiela na ludzkie ramiona? Czyż ludzie czasem takie głupie? O, przepraszam za słowo, Archaniele, ale ludziom trzeba wiele, żeby coś zrozumieli, a cóż dopiero miłość pojęli. Ale dzieci to chyba nie są niemądre takie, bo przecież jeszcze czyste serca mają. Na miłości lepiej niż dorośli się znają. No masz rację, dzieci mądrzejsze w miłości, ale przykład z góry ściągają i miłości się czasem wyzbywają. Ale ludzi ratować trzeba, bo Jezus będzie zatroskany, a jego łez nie wytrzymamy. Trzeba, bo Bóg to miłość, choć czasem da kość. A ja go kocham nawet za obolałe kości, bo to wszystko z miłości. No tak, my to wiemy, ale jak ludziom to powiemy, bo one same tego nie dostrzegają, bo przez słabości głowy zmącone mają. A mnie to martwi, że Jezusek nie będzie miał mieszkanka. Ubogiej stajęcy go chyba położę. O mój Boże, a mnie Jezusa szkoda, bo na ziemi taka niewygoda. Ja mu odstąpię swoje posłanie, by nie zmarzło to kochanie. A dorzucę też kwiatów i siana, niech sobie powącha dziecina kochana. A czemu on się narodzi? Czemu ta godzina, że Bóg daje ludziom swojego ukochanego syna? I czemu w stajęce, a nie na królewskim dworze? Bo ludzi Bóg tak kocha, że miłością do nich zaślepiony, nie chce, by człowiek był potępiony. Wiedziała, miłość jest ślepa, ale ojciec okularów nie używa, bo oczy sercem zakrywa. Nad ludźmi się lituje i nie chce widzieć, że człowiek go grzechem krzyżuje. A mnie jest go żal, ja dam mu swój szal. Jak pomóc mu jeszcze, na samą myśl mam dreszcze. A może ludziom serca powymieniać? Tego Bóg nie pozwoli, bo nasza moc nic nie boli. To po co kradną, kłamią, nie kochają, że nie widzą, ile sobie robią złego? Całe niebo zasmucone, wszyscy obmyślają, czemu twarde serca ludzie mają. Zaśpiewajmy coś, być może to na zło pomoże. Szuka.
Jezusowi, bo miała dobre serce, piękny uśmiech. Za niedługo Maryja miała wydać się za Józefa. Józef był skromnym cieślą. Któregoś wieczora Maryja klęczała w izbie i szukała. I wtedy zrobiło się widno. Wielko jasność nastała. Łoboczyła anioła, kiedy jej powiedział: nie lękaj się, dziołka. Bóg cię wybrał ze tysięcy i jest z tobą. Porodzisz syna i dasz mu na imię Jezus. Maryja wtedy się zdziwowała, jak się to stanie, ale uznała, że taka jest Boża wola. No i serce się jej uradowało. Józef ożenił się z Maryją. Potem wyruszyli z Nazaretu do Betlejem. Droga była ciężko i daleko. Dobrze, że mieli łosiołka, bo Maryja chyba nie dała rady tam dość, bo miała niedługo rodzić. Nie bójcie się.
rozmarznięte jest. Zdziwiliśmy się, spojrzeliśmy po sobie. Pytamy, narodził się człowiek? Panienko święta, gdybyś to widziała, do anioła przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, by wielbić chwałę Ojca naszego. Yeah.
chcę powiedzieć do dzieciątka. Be! Strzelmy ją z kopyta. Niech się dowie, gdzie jej miejsce. Niech się tu nie wpycha. Precz! Be! Poszła stąd. Be! Czego beczysz? Precz! Kochani, do Jezusa przychodzicie i mu się kłaniacie, a wcale go nie znacie. Czarną ojcę potępiacie. Na pewno pragnie miłości. Jeśli chce przyjść do Jezuska, to nie przyjdzie, bo on chce ją gościć. Jezus przyjął spokój, miłość. Jezus przyjął spokój, miłość. Nie dotępiajmy, ale kochajmy siebie nawzajem. Nie dotępiajmy, ale kochajmy siebie nawzajem. Owieczko, nikt cię nie potępił. Jezus kocha cię taką, jaką jesteś. Idź, nie lękaj się. Już nikt cię nie skrzywdzi. Oto trzej królowie przybyli z daleka. Wiedzieli bowiem, że Jezus na nich czeka. No!
pierniki upiekłam, trochę za dużo, ale się podzielimy i kościół raczymy. Teraz by trzeba kolędy pośpiewać. To pośpiewajmy. Przemieniają, a ludzie tak się przali, jak w Wigilię przeją. Thank you.
Dziękuję aktorom. Pozwolę sobie najpierw od podziękowań. Słuchajcie, co roku jesteście coraz lepsi, coraz wspanialsi, mimo że coraz to nowi uczniowie grają i nie zawsze się powtarzają. W tym roku panie, które organizują Jasełka, czyli pani Hanzel, pani Twardow, pani Październio, postarały się, aby z każdej klasy wziąć dzieci do występu, żeby pokazać, że wszystkie nasze dzieci, wasze dzieci, nasze wspólne dzieci są bardzo zdolne. Oni są tak przejęci zawsze tym, co robią, że to jest dla nich priorytet, a wy, tu zawsze dziękuję wszystkim rodzicom, dziadkom, ciociom i wszystkim zainteresowanym, którzy zawsze dbają o to, jak dzieci wyglądają na scenie, pomagacie nam w ten sposób, że no, bierzecie na siebie właśnie tą organizację tak jak my. Także bardzo wam dziękuję, byliście wspaniali. Przed nimi jeszcze ile. Pozwolę przerwać pani dyrektor, ale jesteśmy zaproszeni na 7 stycznia, to jest sobota, na Rajski Plac i tam udało nam się...